Cześć wszystkim, znowu Pan 7 na trzecim karkanum. Dobra, no rzeczy, która chyba wprowadziła Multiverse Edition, której jeszcze nie pokazywałem, jest to tryb pełnoekranowy, nazwijmy to. Interfejs jest dosyć ograniczony. Powinno całkiem nieźle tam działać. Dobra, pod warunkiem, że potrzebujemy coś zrobić. Poczekajmy do rana. Nie musimy za bardzo karczmie wynajmować pokoju do tego. I tak. Mamy kilka rzeczy do zrobienia, zanim ruszymy z powrotem do działań. Między innymi pogadać z tym panem. Don't think. I like you much, stranger. Tak. Przepraszam, dobry ogrze. Dlaczego takie niemiłe słowa? Bla, 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 bla. Może mogę kupić ci kolejkę? Bla, 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 bla. Kim jesteś? Jestem Sok Mid Mug. Sok Mid to jakiś alkohol, Mug to kufel. Bądźmy dla jego mili, ponieważ chcemy go do naszej drużyny przyłączyć. Mogę zadać kilka pytań, co robisz w Zamglonych Wzgórzach, co możesz mi powiedzieć, może chcesz się przyłączyć, bla bla bla. Generalnie Sok nie jest zbyt ciekawą postacią, ale jest dosyć silną postacią. Spójrzmy jego ekwipunek. Ma tylko szmaty i nie ma nic jako broni. Jest troszkę na razie problemem. W sumie nie jest dużym problemem. Może zawsze atakować rękami. Chyba na razie tu będzie robił, póki nie znajdziemy mu broni. Jest trochę dobry. O, drugi poziom mele. Myślałem, że będzie miał więcej od początku. W każdym razie on będzie idealnym wojownikiem na początek dla naszej drużyny. Powinien przez dużą część, nie wiem dokładnie jak dużą, zaspokoić nasze potrzeby mordowania rzeczy. Dobra. Czy kilka innych rzeczy, które mamy tutaj do zrobienia? Zajrzeć do kosza na śmieci. W koszach na śmieci znajdujemy ciekawe rzeczy, między innymi reaks, czyli szmaty. Będziemy ich potrzebowali do koktajli Mołotowa. A pozostałe jakieś śmieci możemy odsprzedać. Węgiel? Węgiel może chyba nie będzie nam potrzebny do niczego. Chyba nie. Sprawdziłem tak. Charcoal, czyli węgiel drzewny, czy coś takiego. Dokładnie nie wiem, jak to przetłumaczyć. I saletra, z nich się robi amunicję. A zwykły węgiel, nie wiem, czy będzie nam do czegoś potrzebny. Dobra. Pogadajmy z tym panem. Lloyd, jaki idzie interes. Dał nam zadanie na znalezienie mu czystej rudy. Zrobimy to, ponieważ dostaniemy coś w zamian. Dobra, teraz tak. Możemy ci za dużo rzeczy nie możemy ci pewnie odsprzedać. Musi ten sztylet odsprzedać. Lloyd jest dosyć wybiórczy od tego, co zechce on nas kupić. Ma kilka fajnych rzeczy, które przydały nam się mniej lub bardziej, ale dosyć dużo będą kosztować. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Zanim zaczniemy bawić się handlem, weźmy jeden punkt do targowania się. Nie zamierzam tego więcej dawać, ponieważ to by wymagało inwestycji w siłę woli, a nie zamierzam nic więcej inwestować w siłę woli, ale myślę, że jeden punkcik powinien z punktu widzenia czasu nam trochę pomóc zdobyć trochę złota. Dobra, Ristezę. Na razie chcemy tylko pohandlować, posprzedajemy te buty u niego. Sprężynki nie potrzebujemy, stali też nie. Hill Poison, to może nam się przydać niedługo.
Metal plates nie potrzebujemy na tristezę, nie chcę ich kupić. Minura coin kupi. Stare rzeczy. Dobra. I tak. Jeszcze coś miałeś. Te rzeczy jeszcze chcemy, to możemy ci odsprzedać. Jakiś tylet skądś zgarnąłeś, a to chyba z karczmy. Na razie sobie zostaw. Możemy dać laskę ogrowi. Zobaczymy. Dobra, tak, tego już nie potrzebujemy. Old flintlock pistol też możemy sprzedać. Tak, z tego nie zamierzamy nic robić. Tak, zastanawiam się, czy sprzedać ten pistolet. Nie jest zbyt dobry, raczej i tak nie będę go używał, więc... przynajmniej się odgracimy trochę. No i dobra. Chyba na razie tyle, co potrzebujemy. Tych rzeczy nie potrzebujemy, możemy je powyrzucać. List Joachima też nie potrzebujemy. No i dobra. Resztę mamy same przydatne rzeczy. Dobra, to na razie tyle, co potrzebowaliśmy w Zamglonych Wzgórzach. Slim Speaking, co to jest? Gnom. Może ty masz coś ciekawego? Idealnie! Zazwyczaj, tak, nie zauważyłem, że to nie jest ten sklep ostatnio, jak próbowałem tutaj, sobie testowałem ten build. Więc nie wiedziałem, że od razu na początku gry możemy sobie nauczyć się tworzenia pocisków. Gdzie to jest? Tutaj. Tak, pociski. Charcoal i saltpeter. Musimy się nawet nauczyć już je ich robić, ale to by nam zwiększyło technologiczne uprzywilejowanie, czy jak to nazwać, uwarunkowanie. Więc na razie jeszcze tego nie potrzebujemy. Fajnie, trochę wydałem kasę, ale zamierzamy niedługo się jeszcze dorobić w taki lub inny sposób. Dobra, na razie wracamy z powrotem pobliże miejsce katastrofy. Tak, idziemy do Albarycha. Tak, to jest to zadanie, co nam ten umarlak zlecił, żeby zająć się Albarychem, który go ponoć przeklął. I... przez to nie może odejść ze światy. Dobra, no i widzimy dwa nagrobki. Witaj, dobry elfie. Kim jesteś? Jestem Karl. Przysłał mnie ten zły. Napadli go i obrabowali, zabili rodzinę, więc on go przeklnął. I teraz musimy znaleźć dla niego artefakt. Możemy powiedzieć, że nie pracujemy za darmo. Ale tak, chcemy głównie dodatkowe expy od niego. Więc na razie popracujemy chwilę jeszcze za darmo. Musimy się teraz wrócić do niego, do tego marlaka, i dowiedzieć się, gdzie jest ten artefakt, który mu ukradli. Mok, coś wziąłeś, tak? Sprężynkę. Coś
możemy ci zabrać, tylko buty masz, to nieważne. Dobra. Jesteś... jesteś kłamcą, powiedz mi, gdzie jest twój wspólnik. Obiecamy mu, że go uwolnimy, jeżeli powie nam, gdzie jest jego wspólnik z artefaktem i powiedział nam, gdzie on jest. Więc teraz tak, musimy się do niego udać, tylko zanim to zrobimy, zrobimy tutaj ścieżkę zdrowia, bo je mamy wszyscy drugi poziom. Więc to może być problematyczne, ale chyba jesteśmy dosyć niedaleko, tak. Jesteśmy kilka ciosów do trzeciego poziomu. Dobra, jeszcze kilka rzeczy, powiedzmy usprawnień, które włączyłem w Multiverse Edition. Po pierwsze, nasi towarzysze będą awansować razem z nami, nawet jeżeli przyłączymy ich później w grze. Znaczy, chyba tak to powinno działać. Jeżeli dobrze to zrozumiałem, że jeżeli później będziemy mieli wyższy poziom niż jakiś towarzysz i przyłączymy go do gry, do drużyny, to automatycznie awansuje o wszystkie brakujące poziomy. Dobra, tutaj mamy dużą gromadkę. Ten wilk jest najtrudniejszy. Dobra. Mok na razie dosyć nieźle sobie daje radę, nawet bez broni. Virgil za to trochę gorzej sobie daje radę. A wiecie co, był jakiś przycisk. Jak wywołać to menu, ale będę musiał sprawdzić. Dobra, czekajmy do rana. Tutaj wyjście przez te wilki da nam dużo potrzebnego na początku expa. Tylko trzeba uważać, na początku te walki z tymi wilkami są naprawdę dosyć losowe. Dobra, mogę wam kazać zaatakować. Prawie mało zginąłem od tego jednego wilka. Dobra. Czekajmy godzinę. Virgil nas poleczy. Jeszcze chyba jeden jest. Momencik. Jest skrót klawiszowy do rozkazu ataku. Nigdy za bardzo tego nie używałem. F2. Dobra, tak lepiej. Nasi towarzysze powinni zdecydowanie iść przodem, przed nami. A, Virgil mało umarł. Tak jak mówię, te wilki chyba musiały być zbuffowane w tym Multiverse Edition, bo nigdy nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miał z nimi jakiekolwiek problemy. A teraz z samym Virgilem nie mielibyśmy z nimi najmniejszych szans. Dobra, Virgil jeszcze musi dużo, dużo leczyć. Dobra. To tyle. Nabiliśmy sporo expa. Była jedyna cel walki z tymi wilkami. To chyba tyle. Kurczę, słyszałem jeszcze jakieś warczenie, ale to chyba tylko był ambient. Wydaje mi się, że już żadnych więcej wilków tutaj nie ma. Dobra. Idziemy do Simon Farakusa. Mamy z nim sprawę do załatwienia. Wyszedł. Dzień dobry. Nie mam czasu dla krasnoludów. Płac do mnie. Odezwij się do mnie jeszcze tak raz, a poważnie tego pożałujesz. Tak, zmienia ton. Gdzie jest artefakt? Dobra, jesteś bla 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 bla. Daj mi artefakt.
To nie może być warte butelki wina. Dobra, mam artefakt, ale zabijemy go dla zabawy. Dobra. Tak mniej więcej wyglądałaby nasza walka pistoletami, póki co. Byśmy po prostu pudłowali cały czas. Nie żyjesz. Nie, nie. Miłego nieżycia. Dobra. To tyle. Na razie go tutaj zostawimy. Wracamy do Aberlacha. Oddajmy mu artefakt. Czy to nam dało punkt ten? Nie, tylko zwiększyło nam alignment na dobry. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Musimy to naprawić. Dobra, jakoś nas zaczarował. Dobra, to nam zmniejszyło trochę alignment, ale nie do końca. Dobra, co ty tu masz? Szaty sprzedamy, buty mogą się przydać Virgilowi może? A może tobie? Możesz nałożyć te buty? Możesz, super. No dobra. To tyle. Wrócimy do Simona. Oznajmijmy mu, że może opuścić już ten świat. On nam wytłumaczy, że wcale nie było tak, jak mówili na początku, że to tak naprawdę oni zaatakowali Aberlacha, bla bla bla. Możemy odpowiedzieć, w sumie to lubię zabijać niewinnych ludzi. Dobra, to kończy cały ten quest. Nie musimy wracać do tego drugiego bandyty w jaskini. To jakby porozmawianie z nim, z tym gościem, to samo robi, co jakbyśmy wrócili tam do jaskini, porozmawiali z tamtym. Dobra, ten natomiast ma trochę rzeczy, które możemy wziąć. Dobra. I to było tylko nasze właśnie założenie. Zrobić ten quest. Na początku daje dużo expa potrzebnego. A i wyzerowało nam się alignment z powrotem do zero. Więc aż tak źle nie było. Byśmy... Gdybyśmy zrobili tą, tylko zabili Aberlacha, trochę mniej doświadczenia byśmy na to zarobili, ale przynajmniej byśmy mieli bardziej zły alignment, ale na początku doświadczenie jest chyba bardziej potrzebne. Więc to jest taki ogólnie problem grania złą postacią w Arcanum. Ciężko znaleźć sposoby, żeby zbijać ten alignment na zły. Po prostu robienie questów, które ci dają dobry alignment, jest zyskowne. A jeżeli chodzi o doświadczenie, inne rzeczy. Więc tak. 9 sztuk złota. Myślałem, że to bardziej przydatne będzie. Dobra. Posprzedajmy całą resztę rzeczy jeszcze. Kupmy części rewolwera. Ci nam przydadzą niedługo. Coś jeszcze od ciebie chcemy? Chyba nie. Dobra. Termometr. Niepotrzebny. O, dobra, to możemy wyrzucić. Dobra, tego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. Węgla chyba też nie potrzebujemy. Części rewolwera. Były w koszu. Ciekawe. Dobra, niepotrzebnie zapłaciłem mu za nie w takim razie. Trudno. Dobra, ty potrzymaj dla mnie te rzeczy. Trochę mnie odciążysz. Dziękuję. I teraz tak. Kolejne rzeczy do zrobienia. W początku chcielibyśmy trochę kasy jeszcze więcej zarobić. Udajmy się do Bessie Toon. Tam będziemy mogli troszkę się pobawić. Przy okazji chyba mordując zwierzęta chyba można łatwo sobie
zbić charakter na zły. Dobra, tutaj są chyba ci właściciele Besitun, z tego co pamiętam. Z nimi się chyba rozmawiał w kopalni, albo nie? Nie, a może oni tutaj są? Już nie pamiętam tak dobrze. Tej gry. Dobra, jeszcze pytanie. Virgil, czy nauczyłeś się... Nie nauczyłeś się jeszcze Halt Poison? Okej. W takim razie może nie pójdziemy do Besitun. Okej, ty gościu, kim ty jesteś? Czego jesteś taki nerwowy? Bla bla bla, jakiś biznesmen. Tak, musi pozbyć się ducha z Besitun. Może mogę pomóc. Tak. Tak, Besitun to lokalna kopalnia. Wieca ją duch matki tego gościa. I trzeba coś zrobić, żeby tym się zająć. Chyba... Tak, to wszystko trzeba będzie zrobić w Tarancie, z tego co pamiętam. Co się tym nie zajmiemy. Dobra, potrzebujemy jeszcze trochę expów. Weźmy lokalną robótkę od doktora Robertsa. Wiecie, o jaką robótkę może chodzi? O! Zaczepia nas jakiś gnom. Nie twoja sprawa, sir. Raczej nie chcę o tym rozmawiać. Do widzenia. Zaczepił nas o katastrofę. Chciał się coś o tym dowiedzieć. Dobra. Jestem dr Roberts, jestem Carl. Czy jest to jakaś robota? Tak, chcę, żeby... żebyśmy obronili z nim bank. Teraz tak, pyta się, jaką chcemy mieć nagrodę. Gdybyśmy odpowiedzieli, że chcemy, że jesteśmy technologiem, to dałby nam taki rewolwer, który w sumie nie jest zły, ale będziemy mieli lepszy, więc nie jest nam potrzebny. Jeżeli powiemy, że jesteśmy po środku, to da nam coś, co nam się bardziej przyda. Robótka jest dosyć prosta. Dobra. Musimy poczekać, aż tutaj dojdzie. Zepsułem. Nieważne, dobra. W każdym razie jest napad na bank. I musimy obronić bank. Dobra. Nie pamiętam, kto to był największym zagrożeniem. Chyba on. Dobra, wbijajcie się nasi ludzie. Doktor Roberts, takim nieźle daje sobie radę. Dokończyła go kasjerka. Dobra, mok daje sobie radę. Dobra, dalej chyba już nie potrzebujemy. Dobra.
pierwsze dało nam to trochę cennego expa, a po drugie ci ludzie mają całkiem sporo dosyć dobrego ekwipunku, którym się zaopiekujemy. Dobra, dziękuję. A po drugie doktor Roberts dał nam topór, który zadaje bardzo fajne obrażenia. Jest trochę wolny. No myślę, że będzie idealną bronią dla Soga. Dobra. To tyle. Tak, poza tym... A właśnie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Oni też zabili strażnika banku. Dokładnie, jego też możemy obrabować. Dobra, to może się przydać, to jest bezwartościowe. To jest dosyć dobra zbroja. Dobra, zaraz sobie poczyścimy ekwipunek. Dobra. Vigil, przyjmij tą zbroją. Na razie to jest coś najlepszego, co możemy mieć. I tak. Pytanie, co jest lepsze, to czy to? Quality Ropes czy Wool Clothes? Wygląda na to, że Quality Ropes są lepsze, więc je sobie zachowamy na przyszłość. Potrzebujemy, chcemy potrzebować jeszcze jednego zestawu zbroi na przyszłość. Resztę możemy sprzedawać. Czy coś jeszcze? Też tylety. No i dobra. Trochę kasy uciupaliśmy. Pierwszy tak, Vigil, weź miecz sobie. Dobra, wina nie potrzebujesz, to przytrzymaj nam. No i dobra. Czy coś jeszcze mamy, czego nie potrzebujemy? Chyba nie. A jeszcze Golden Pocket Watch też możemy sprzedać. Dobra. Dobrze się na tym wzbogaciliśmy. Niestety charakter nam od tego zrósł, ale zrobimy coś z tym niedługo. Tylko najpierw musimy odwiedzić Bessie Toon. I właśnie, jeszcze jedna rzecz, którą uruchomiłem w zmianach od Multiverse Edition, jest coś, co wcześniej było dostępne tylko jeżeli się wzięło historię jako nauczyciel. Bo właśnie background taki, nazywał się nauczyciel, sprawia, że można uczyć swoich kolegów w zespole poziomów zdolności. O co mi chodzi? Pogadajmy z tym kupcem, poprośmy o trening Mele. Dobra, musimy zapłacić, ale to się przyda bardzo. I teraz mamy coś takiego jak tytuł. Apprentice, uczeń. W zdolności Mele. Tytuły dają nam dodatkowe bonusy. Więc jakby zwiększanie zdolności Mele zwiększa nam bazową szansę trafienia, atakami wręcz. Są dodatkowo trzy tytuły. Uczeń, ekspert, mistrz. Każdy z tych tytułów daje dodatkowy bonus. Uczeń jest bardzo przydatny, ponieważ zwiększa szybkość wszystkich naszych broni. Teraz spojrzymy, prędkość 15. Wcześniej nie pamiętam ile było, coś koło 10 chyba, coś takiego. Więc nasza postać będzie teraz dużo szybciej atakować. I teraz tak, ten background nauczyciel sprawia, że możemy dzielić się tymi tytułami z naszymi towarzyszami. No, problem był taki, że ten background zmniejszał ilość maksymalnych towarzyszy o 1. W Multiverse Edition włączyłem taką opcję, która sprawia, że każda postać może korzystać z tego. Jakby dla mnie to trochę sensowne, że jak my się nauczyliśmy, to że wszyscy u nas też będą mogli się tego nauczyć u nas. I jak teraz spojrzymy na... character sheet. Tak. Wszystkie nasze postacie mają teraz tytuł
ucznia w walce wręcz. Się bardzo przyda. Dobra. Co ja miałem zrobić? Tak, idźmy teraz do Besitun. Możemy użyć waypointów. Tak, pierwsza rzecz, dostaniemy lampę, więc to jest idealny czas, żeby nauczyć się pierwszej elektryki. Dobra, przy okazji patrzyłem sobie w międzyczasie również schematy elektryczne i myślę, że przyda nam się również flow spektrometer. To jest urządzenie technologiczne, które wykrywa pułapki. Pułapki występują może w dwóch czy trzech miejscach gry, ale myślę, że do tych dwóch miejsc nam się to przyda, więc myślę, że elektrykę pójdziemy aż do trzeciego poziomu. Na razie weźmy elektryczne światło. I tak, normalnie wyekwipowanie latarni daje nam trochę światła. Ale jeżeli zrobimy latarnię elektryczną z żarnika i z latarni, teraz chyba daje nam trochę więcej. Chyba. Nie jestem pewien. W każdym razie damy to Mogowi. Jest naszym, powiedzmy to na razie, czołgiem od zadawania obrażeń, więc się przyda, że on by on miał zawsze dobrą wizję. Dobra, pozbierajmy trochę rzeczy. Dobra, i widzicie, nasze animacje ataku są teraz dużo szybsze. Właśnie dzięki temu, że nasza szybkość jest większa. I to dotyczy wszystkich naszych towarzyszy. Dobra. A na razie odłóżmy broń. Coś takiego ciekawego mamy. But nam będzie potrzebne. Tutaj wytrychy przydadzą nam się, trochę więcej rzeczy, blood pills, to chyba nie jest nam potrzebne. Dobra, w każdym razie to jest ten duch Besitun. Sara, moja droga Sara. To się chyba wspomniało o duchu. Nie rozumiem. Dokładnie nie rozumiem, co miał na myśli. Dobra. Przy awansie na piąty poziom dostajemy 2 punkty i chyba Virgil powinien wziąć anulowanie trucizny. Za chwilę nam się to może przydać. Dobra, to jest zapłapczone. O, nie było. Ciekawe. Na pewno część skrzyń tutaj jest zapłapczona. Ale nie na tyle, żebyśmy poważnie, żeby trzeba było się tym przejmować. Okej, dobra, jestem teraz obciążony. Potrzymaj dla mnie te dobre ogrze. Dobra, kolejny duży wilk. Zapiszmy, walki z nim są losowe. Dobra, atakować. Dobra. Właśnie. Nic ciekawego. Magiczny sztylet. Też nie jest zbyt poważny. Dobra. Nic więcej tu nie ma. O, idealnie. Virgil nauczył się leczenia trucizny tuż przed chwilą, kiedy pierwszy raz zostaliśmy otruci. Dobra, poczekajmy godzinę.
Nie możemy tutaj czekać. Okej. To może użyję tego na ciebie. I tak zbyt często tych potek nie używam. Co przynajmniej się nie zmarnuje. Dobra, tutaj mamy chyba tego dużego. Atakować go. Dobra, pozamiatane. Teraz tak, coś tutaj było. Auć. Dobra, czysta ruda, której potrzebujemy. Za tym nic więcej. Dobra. O, to jest jeszcze coś. Duży tryb i dynamit. Idealnie. To jest to, czego mi brakowało. Znaczy nie teraz, ale w przyszłości. Nam zabrakowało. Zobaczycie niedługo. Dobra, dobry ogrze. Już mnie trochę... Co jeszcze takiego ciężkiego mam? Wolę ogrowi nie dawać dynamitu. Dobra. Tak, te tryby niedługo będą nam potrzebne, a czasami zapominam właściwie, że one tam istnieją. A że można je tutaj zdobyć w kopalni. Dobra, czekajmy godzinkę dla zdrowia. I tak, gdzie jest ten gość? Właściciel. Bo będziemy mogli z nim pogadać o tej niby Sarze całej. Pogadam z twoim duchem, powiedziała Sara, moja droga, kim jest Sara? To moja siostra, bardzo niemiła osobowość. Uciekła do Drenholmu. Powiesz mi, gdzie jest Drenholm? Dlaczego chciałbyś to wiedzieć? Chcesz z nią porozmawiać? Bla, 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 bla. Nie powie ci nic przydatnego. Jeżeli muszę pomóc, muszę mieć jakiś punkt wyjścia. Nie wiem, jak tam się dostać. Myślę, że musisz poszukać gdzie indziej odpowiedzi. Dobra. Gość ewidentnie coś... Nazwijmy to czaruje. Czy możemy się do... Czy wiesz, jak się dostać do Drenholmu? Oczywiście, wszyscy w mieście to wiedzą. Dziękuję. Dobra, mamy już drugą lokację, do której się udamy, Drenholm. Ale póki się tym zajmiemy, potrzebujemy jeszcze tutaj coś porobić. Po pierwsze... Ty dobry... Czarodzieju. Kim jesteś? Bla, 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 bla. Jaki jest twój problem? Jest czarodziejem, próbuje trenować alchemię, ale lokalna maszyna technologiczna zaburza jego magię i co to przeszkadza w trenowaniu. Dajmy się tutaj, to jest ta maszyna. Dobra, co my tu mamy? Tutaj nic. Tutaj szaty, które są chyba potrzebne do jakiegoś questa w przyszłości, więc je tutaj zostawimy. Tutaj trochę więcej gratów.
Dobra. I tutaj jest ta maszyna, którą mamy zniszczyć. Dobra, jedna rzecz. Chcemy z tobą pogadać. Bardzo ładna. Ale nic więcej z nim się nie uda zgadnić. Dobra, chyba możemy go po prostu zabić. O, małp tego nie lubi. Ciekawe. Okej. Nie wiedziałem, że Małk nie lubi, kiedy zabijamy niewinnych ludzi. Dobra, w takim razie poczekaj tutaj. Czy możemy teraz go zabić? Coś ciekawego? Nie za bardzo. Dobra, to nam obniżyło charakter. Super. Dobra. Tak możemy załatwić sprawy. Kiedy on nie Sog nie lubi, że kogoś zamordujemy. Okej, okay, no i teraz pozostało nam już tylko... Tak, na szczęście nie połączy 1 plus 2 plus 2. Że weszliśmy i krasnolud przestał użyć. No i cóż, teraz zostaje nam tylko rozwalić tą maszynę. Dobra, mamy granat eksplodujący gdzieś, tak? Mamy dynamit. Spróbujmy to zrobić w ten sposób. I tak, zapiszmy. 1 dynamit. Dobra, zostało jej trochę punktów życia. Mam nadzieję, że granat dokończy dzieła zniszczenia. Dobra, to tyle. Bo granatu i tak byśmy za bardzo nie potrzebowali. Dobra, idźmy do naszego zleceniodawcy. Misja wykonana. Tak, on generalnie zleciłby nam teraz inną misję. O, to nas na minus 6 wniosło. Ciekawe. Nie wiedziałem nawet, że to ma taki wpływ. Dobra, w każdym razie on by nam teraz zlecił inną misję, żeby mu przynieść pakunek z Dragonholm, ale nie będziemy tego robić, bo to mogłoby prowadzić do dobrych konsekwencji w przyszłości. Dobra, za to co zrobimy? Oddawaj ten tryb. Pogadajmy do tego gościa. Bla, 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 był wypadek. Co masz mi powiedzieć? Bla, 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 bla. Dobra, to jest Constable Owens. Z tego co rozumiem, możemy teraz do niego zagadać. Słyszałem, że masz problem z maszyną parową. Tak, mamy problem. Zepsuła się z jakiegoś powodu. O, może potrzebujesz tego trybu, żeby go naprawić? O, ba, mój Boże, to komponent, którego potrzebujemy. Da nam 100 sztuk złota. Świetnie. Nam spłynęło... O, kurde, no. No, znowu nam dało pozytywny charakter. Myślałem, że... Dobra, wiecie co? W takim razie na razie tego nie zrobię. Bo chcę hodować mój zły charakter. Może kiedyś tu wrócimy i oddamy mu z powrotem. W każdym razie chciałem zaznaczyć fakt, że możemy tego gnoma
kompletnie wyrolować, zniszczyć dla niego maszynę, a potem ją naprawić. Co powinno być chyba złym czynem, takie wyrolowanie go, ale z jakiegoś powodu gra uznaje, że to jest dobra rzecz. No cóż, nieważne. To już mamy jeszcze parę spraw do załatwienia w Zamkniętych Wzgórzach. Nie za dużo. Pewnie potem się będziemy udawać już do Drenholm. Albo do Tarantu od razu. Nie wiem, zobaczymy, gdzie będziemy mieli więcej rzeczy do zrobienia. Póki co dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć.